Witam Was serdecznie. Jesteśmy na kolejnym stoisku na targach w Poznaniu w 2024 roku. Tym razem jesteśmy z Grześkiem, który jest Ventora. Witajcie serdecznie. Pan Grzegorz, firma Ventor z tej strony. Witam Grzesiu. Na instalacjach w Poznaniu. Tak, Grzesiu, opowiedz proszę, bo tutaj w pelecie siedzisz mocno, a macie w swojej ofercie produkt, którego jeszcze nie pokazywaliśmy. Jest to produkt Kepo. Opowiedz proszę o nim. Tak, Kepo jest to kocioł taki troszeczkę już, że tak powiem, lepszejszy. Tutaj mamy wersję z automatycznym czyszczeniem wymiennika, z automatycznym czyszczeniem palnika. No, cechuje go przede wszystkim niesamowita precyzja wykonania. Tutaj mamy zasobnik. Pojemność pamiętasz? Tam wchodzi około 60 kg peletu, nie? Ale zobacz, Łukasz, jak to jest wykonane jakoś wszystko. Wykonanie rzeczywiście. Jakoś wykonane, naprawdę nie budzi żadnych zastrzeżeń. Podwójna szyba, żeby to wszystko się nie brudziło. Vermiculit wzmocniony. Koszyczka tutaj nie wyciągniemy, dlatego że czyści on się automatycznie. To znaczy, no, ma tam zawór upustowy, który będzie nam zrzucał osady, które ewentualnie mogły jakieś tam sobie zalegać. Wymiennik również czyści się automatycznie. Jest on w pełni zabudowany, nawet go nie widzimy w tym momencie. Aczkolwiek popiół jest odprowadzany w sposób tradycyjny. Za to jego kasetki są dosyć pojemne, to znaczy, że nie musimy biegać do niego co drugi, trzeci dzień. Powiedzmy, że wystarcza na takie tydzień do dwóch eksploatacji. Nie? Mamy tutaj takie trzy niezależne popielniczki. W wersji manualnej byłby to jeden duży popielnik, no ale tutaj konstrukcja jest tak zrobiona, a nie inaczej. Należy też pamiętać o popielniku, który jest z boku. Ten kocioł ma troszeczkę większą powierzchnię wymiany niż inne kopy, które mamy w ofercie. I ostatni rządek turbulatorów ma tutaj swój niezależny popielnik. Także tutaj zawsze trzeba zapamiętać o tym, żeby być do niego dojść. Jakbyś opowiedział, jaką częstotliwością mniej więcej trzeba zaglądać do czyszczenia. Czyli zasobnik, myślę, że około tygodnia czasu, 5 dni na pewno w zimę starczy. Ja myślę tak, że takim średnio, wiadomo, lepsze. No, tak naprawdę trzeba poświęcić około 5 minut raz w tygodniu i to jest cała robota. I tu otwieramy też to raz w tygodniu? Nie, tutaj rzadziej, zdecydowanie rzadziej. Tutaj wystarczy zajrzeć raz w miesiącu tak naprawdę. Około raz w miesiącu, oczywiście kontrolujemy przy jakości peletu, jest inaczej. Tak. No, dużo tutaj od peletu zależy, ile to mamy to z jednej i z drugiej strony, dobrze pamiętam? Nie, to jest tylko z jednej strony. To idzie na przestrzał jakby. To jest ostatni rząd turbulatorów odzysku ze spalin. To ile byśmy musieli mieć miejsca minimum, Pół metra, żeby można było to sobie swobodnie wyciągnąć. No, ale patrz, a jakbym miał się opierał, bo tu mam też wyczyskę. Jak ja bym miał bardzo mało miejsca i pomijając to, że mógłbym go zrobić znowu na kółkach, jak to robimy w innych modelach, ale gdybym chciał go nie mieć na kółkach i tutaj go wyczyścić, to na przykład, że wychylam na przykład tyle i go odkurzaczem wciągam? Dokładnie tak. Znaczy, wiesz co, można nawet usunąć ten popielnik w momencie montażu i zostawić klientowi jakąś taką przestrzeń, żeby szło włożyć rurę odkurzacza. No jeśli nie zapomni i będzie się deklarował, że nie będzie miał z tym problemu, możemy tak zrobić jak najbardziej. Tylko, że pamiętamy o tym, że mamy dojście do rewizji, czyli pompa, wentylator wyciągowy, z tej strony możemy go... Tak, tam jest rewizja serwisowa, no ale jak sama nazwa wskazuje, to się dotyczy tylko i wyłącznie serwisu, a tutaj potrzebujemy dojście eksploatacyjne, więc jakieś musimy tutaj zapewnić. Tak jest, no dobra. I tutaj te trzy skrzyneczki, wracając do nich, są dlatego, bo są, opowiedz jeszcze, dlaczego trzy? Dlaczego trzy? Większość popiołu będzie podczas spalania uciekała na te boczne skrzynki, a środkowa jest tylko oczyszczenia rusztu, czyli ona właściwie zapełnia się tylko w momencie wygaszenia kotła, kiedy włącza się... Tak jest, kiedy zrzuca już te ostatnie osady. Kolegom się podoba wypięcie. Super. Ja wiem, bo bardzo lubię. Tylko obserwują Ciebie. Dobra, i jakie mamy pompy, automatykę, jakie mamy wyposażenie tego jeszcze z tyłu? Automatyka to jest włoski sterownik Kieme, elektronik. Z dotykowym wyświetlaczem, niestety nie mogę zaprezentować, bo mamy go tutaj niepodłączony do prądu. A pompa w kotle jest Vilo. Pompa, czyli jedna pompa do obsługi COCW, bo zaworem przełączeniowym... Tak, zawór przełączeniowy, histerezę, wszystko jest do ustawienia tutaj. Mamy też prostą regulację na zasadzie receptur peletu i receptury powietrza. Także nawet gdy zmieniamy paliwo, może w dosyć szybki i łatwy sposób klient może sam sobie doregulować ten kocioł. A powiedz mi, że jakbym tamtą stronę kotła miał zasłoniętą, to czy ja tą rewizją jestem w stanie przeserwisować cały kocioł? Będzie troszkę ciężej, bo tam jest naczynie przeponowe, także troszkę jest trudniej tutaj, nie? Czyli przyjmujemy, że te po pół metra powinna być, albo na kółkach do wyjazdu z odpięciem automatyki, czy instalacji. W opcji są też nadstawki, które zwiększają zasobnik oraz boczne zasobniki i one już mają dosyć 200 kg potrafią zmieścić, także to już starczy na bardzo, bardzo długo, nie? Fajnie. I naczynko przeponowe, do ilu metrów takie naczynko tutaj w tym modelu?
Mniej więcej. Naczynie i tak musimy dołożyć drugie. To naczynko na kocioł, nie? Ten kocioł. Ten kocioł ma troszeczkę większą pojemność wodną, tak jak wspomniałem. No tutaj 15 kW ma 42 litry wody. Mhm. Naczynie jest bodajże 6-litrowe, więc już naprawdę niewielki zapas nam zostaje. Musimy dołożyć drugie do instalacji, żeby to wykonać prawidłowo, nie? I na wentylatorze wyciągowym. Oczywiście. Czyli przyłącze kominowe, jak ktoś ma komin taki 14x14, no to jak ktoś wchodzi kominowy... Wsad kominowy wtedy i... Taki 12, 13, 12 powinien tutaj wystarczyć na podłączenie bezpieczne. Będę był w stanie wygenerować ciąg tam rzędu do 10 paskali chociaż, nie? Samoczynnie. To już załatwi temat. Fajnie. No i tak jeszcze tak pokazuję, że tak tylko już na szybko pomijając ten model, to firma Aventor, którym tutaj współpracujemy, ma również inne modele. Są paleciaki malutkie z szybą. Kepo to może też byś powiedział jeszcze w tym, co by było o tym Kepo? No, na chwilę obecną jest zajęty, więc... No, tutaj ktoś ogląda, ale tak. tych modeli naprawdę firma Aventor ma sporo, więc jakbyście chcieli jakieś kominki, piecyki, no to naprawdę jest czego wybierać. To też do tego pompy ciepła, bojlery, sporo tego jest. Więc zapraszam nas do tego serdecznie. Jeśli gdybyśmy nie doszli do tamtego, będzie zbyt długo ta rozmowa trwała, to ja się tu pożegnam, a najwyżej dogramy kolejną część. Więc dziękuję Ci serdecznie za to, że poświęciłeś mi czas i do zobaczenia. Dzięki, Łukasz.